Już nagrywam. No, nie jest za przyjemnie. Zwłaszcza jak się ma taki plecak jak ty, gdzie masz jeszcze przytoczony z tyłu ponton. O, jakbym to mamie pokazała. Cyk. Pierwsza skarpa, na której jesteśmy. Tutaj płynie sobie luciąża. Widać jakieś ślady piwaków. Jest ognisko. Jest kosz na śmieci. I zapas drzewa niewielki. Jesteśmy na czerwonym szlaku. Idziemy sobie na zachód. Jeszcze mamy trochę. W zasadzie to idziemy bardziej na południe, na południowy zachód. I jeszcze mamy przed sobą 2 km. No, pokaż się. Ta-dam. Ty możesz mnie pokazać. Się tak się nie pakować, jak ja. Pakować się tak jak Borys. Borys jest dobry i niesie mój kapok. Wyszło nam słoneczko troszkę. Chociaż na trawie, na ziemi jeszcze są resztki śniegu czy gradu. Śniegu raczej, takiego może marznącego deszczu. A że właśnie mamy chwilę, w której jest trochę słońca, to trzeba by nagrać panoramę. I praktycznie wokół nas jest las, tylko tam z drugiej strony rzeki gdzieś dalej widać jakieś domostwa daleko. Jest przyjemnie, bo nikogo nie ma na szlaku. Nie? No. Nasz szlak zakręca w prawo. W prawo to jest tutaj, na dół. Mamy takie dosyć strome zejście na łąki i tam na tych łąkach płynie sobie właśnie luciąża, a na niej jest kładka i tą kładką można przejść szlakiem właśnie na drugą stronę rzeki. Więc to ja może się tam przejdę i nakręcę to. Dobra, to idziemy. Możemy sobie pozwolić na małe zboczenie z naszej trasy. Właśnie my nie chcemy iść szlakiem. Właściwie to chcieliśmy iść szlakiem, dopóki on był nam na rękę. Teraz chcemy iść po prostu naszą zaplanowaną trasą, czyli jakby tym wschodnią stroną luciąży i dojść aż do asfaltu przy miejscowości Kłudzice. I stamtąd zacząć spływ. Szlak nas prowadzi przez rzekę i widzę, że zakręca z powrotem w prawo, czyli nie jest to raczej dobra droga. Nie wiem, czy mnie widać. Już pokazuję, jak to wygląda. I nie jest już tak fajnie, jak było wcześniej, dlatego, że nie jesteśmy w lesie, tylko na polance. Co prawda nie wieje, ale jednak. Śliskie, oblodzone dachy. Trzeba ostrożnie przechodzić. No tak. Tak to wygląda. Tu jest jakieś zwalone drzewo. Trzeba by sprawdzić, czy ono się nadaje. Czy da się pod nim przepłynąć. Czy nadaje się ten odcinek do pojęcia. Chyba damy radę, a jak nie, to będziemy robić przenoskę. Myślę, że damy radę z tamtej strony przeciwnej. Jakoś się przeczołgamy pod tym. Chyba. Jestem hardcorem. Dobra. Idziemy dalej w górę rzeki. No, jak się tak trochę zaginie, to da. Tylko będzie trzeba płasko położyć plecak w pontonie i się samemu też położyć. No. A jak nie, to będziemy wychodzić. Z
Znowu nam się ładny fragment lasu trafił i do tego jest słoneczko. A tam przed nami, przed moim obiektywem jest rzeka. Tylko niestety zbliżamy się już do Kłudzic. Chociaż słychać jeszcze przyrodę, to słychać też cały czas, znaczy nie cały czas, tylko już słychać jakiś szum jakby z jakiejś ulicy ruchliwej, nie? Coś takiego. Myślałam, że to woda na początku. Ale może nie, to jest taki zbyt hałaśliwy, no. A tam wygląda była ścieżka, może? Proszę bardzo. Amidorpi, ogórek i sajer. Capreggio. Capreggio, mamma mia. Jesteśmy w takim zejściu, w takiej małej kotlince. Tu pewnie było rozlewisko rzeki kiedyś, bo rzeka jest tam w tej chwili za moimi plecami. Jesteśmy schowani od szlaku. Robimy sobie śniadanko, a potem idziemy do rzeki i ruszamy drogą wodną. Dobra, to pokażę teraz nasz początek spływu. Tam jest miejscowość Kłudzice. Tam jest most na Luciąży. Ten, pod którego mieliśmy zaczynać. Ale żeby nie zaczynać spod samego asfaltu, to odeszliśmy sobie kawałek w dół rzeki na taką skarpę i w sumie bardzo dobrze, że odeszliśmy. Pokażę Kalinę. Dlatego, że tu jest już zwalone drzewo i musielibyśmy się zatrzymać, gdybyśmy spławili się wyżej, a tak to sobie zaczniemy zza tego drzewa. Właśnie. To idziemy. Hopsa. I co, da radę tam zacząć? O, to jest dobry pomysł. Aha. No, to jest lepsza opcja. Tylko właśnie, tylko pod warunkiem, że da się wejść tam. Chyba, że chcesz się przebrać w kalosza. Okej. Okay. Ja się zastanawiam, po którym piętrze. I chyba po tym prawym. No. Dobra, trzeba zakończyć nagrywanie. Udało się przejść obojgu. Bez kąpieli. Tak, mamy dosyć płaski teren, zostawimy sobie tutaj dwa pakrafty i zaczniemy. Jeden z nich, drugi. Jesteśmy też przebrani, już nowe suche ciuchy. Wystarczy, że jeszcze zapakujemy tutaj to, co mamy. Część wrzucimy na siebie, takie rzeczy jak kamizelki. Część na pontony i wio. Na razie jest taki wiaterek, że się płynie dosłownie bez wiosłowania. Tam jest Kalina przede mną. Jeszcze trochę może odepnę od krzaków. O, przydałoby się GoPro z montażem na czoło albo na klatę. O, tak więc to jest mój pakraft. Tam dalej jest Kalina i płyniemy sobie. Ostatni dzień lutego. Elegancko. Okej. Okay. To teraz sobie dryfujemy do dwójka. Kalina jest przede mną. Muszę się obrócić, żeby ją pokawać. Zaraz mi się to uda. Trochę jest daleko, ale może do niej dopłynę. Borys bardzo wolno pływa.
No to tam byłoby trudno. Tam trzeba iść brzegiem. Płynąłem do skarpy. Kalina jest oczywiście z przodu przede mną. Chciałem tu pokazać, jak to wygląda tym razem z dołu. Tam na górze szumią drzewa. Jest taki wiaderek, ale na szczęście w plecy. Wiaterek tutaj robi robotę. Jakbyśmy mieli pakraftowe żagle, to by było w ogóle najlepiej. Pewnie trzeba wiosłować. Tak szybko płyniemy. A, znowu krzaki. No, jednak... Nie, czy przydałaby się trzecia ręka? No i znowu mnie kieruje na zewnątrz. Dobra, to... Zaparkuję tutaj, na tej trawie i schowam telefon z powrotem. Tutaj zaraz będzie przeszkoda chyba, w postaci drzewa. Nieźle dzisiaj dnie. Pierwsza przenoska. Poczekaj, może zaraz to wezmę z tobą. Żebyś mnie dźwigała. Jeden... O, jak wieje. Elegancko. Jeden ponton przeszedł. Mój, ale niestety nie było to najszczęśliwsze, bo trochę się zanurzyłem. Naleciło mi wody do pontonu, bo się nim przechyliłem, żeby się przycisnąć pod tym drzewem. Trochę też mi kory naleciało na ładunek, który był dosyć wysoko. Więc drugiego pakrafta już po prostu przeniesiemy. Ale to chyba jeszcze nie jest tak źle. Nie, to jeszcze nie to. Mamy małe drzewko tutaj. Kajla je pokonała elegancko. Teraz pora na mnie. Ale ja oczywiście musiałem najpierw wyjąć kamerę. Nie jest tak źle wcale. Tamto poprzednie przejście było dużo gorsze. Możemy spokojnie zmanewrować razem z ładunkiem. Odepchnę się od tego drzewa. Dobrze. I jesteśmy po drugiej stronie. Tam jest taki drewniany dom, który stoi tak sobie samotnie tutaj przy rzece. I ma blaszany, zardzewiały dach. Nie wiadomo, czy tam ktoś mieszka, czy nie, stąd tego nie widać. Tutaj już do samej wody schodził taki fajny betonowy płotek. Nie widać go też stąd, niestety, ale przepływając obok niego można było czuć klimat. A za chwilę za nami jest miejscowość Przygłów. Tam gdzieś. Jeszcze nie słychać miasta, ale będziemy niedługo przepływać pod drogą numer 12. No. Próbujemy. Nasze siły, jest wiatr coraz potężniejszy, coraz lepszy. Ups. Tak jak wcześniej jak szliśmy sobie pieszo, to pogoda była
sobie. Fajna, tak teraz jest taka bardzo dramatyczna. Na szczęście wieje nam w plecy, więc nie jest tak źle. Tak się szybko poruszamy. Lecz nie wiosłując. Przynajmniej ciuchy szybko schną. Na wierzchu. Na bagażu. O, widzę, że są dwa loga na pimpaku. Wcześniej tego nie zauważyłem. Że jest na dziobie i jest na rufie jedno. Chyba kłudzice, przybył na polibę. Słucham? Głośno się zaczyna chyba robić. No. Dobra, kończę. Zresztą, że nie przepływać pod trasą. Jest ciemno i głośno. Dum, 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 dum. Czyli jesteśmy przy głowie. I ja wpływam w krzaki. Przed nami droga krajowa numer 12. Przepłyniemy sobie pod nią. I będziemy się kierować pomału do Pilicy. Jako, że Leuciąża jest lewym dopływem Pilicy, to wpadniemy do tej Pilicy praktycznie już na początku Zalewu Sulejowskiego. Może po drodze uda się nakręcić stary młyn wodny, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem właśnie, czy to jest ten moment. Zaraz zobaczymy. A tutaj robi się troszkę trudniej. No może uda się kręcić. Spróbujemy lewą stroną. Raczej młyn to powinien być nad samą rzeką. Powinien mieć pozostałości koła wodnego. Chociaż tutaj widać coś jakby na zboże, czy na w zasadzie nie na zboże, tylko na siano. Takie jakieś górne drzwiczki, takie silosowe trochę.
plugnijmy, czy już się gotuje. Tak. Można zalewać. Okej, więc mieliśmy spłynąć Luciążą aż do Pilicy i Pilicą do Zalewu Sulejowskiego, natomiast jak zaczęliśmy wypływać na Pilicę, wiatr był taki, że nie chcieliśmy wypływać na otwarty zbiornik, żeby nie mieć problemu potem, dlatego wróciliśmy się kawałek tą Luciążą pod wiatr i pod prąd, wpłynęliśmy wielką drugą odnogę, w zasadzie takie starorzecze, które nie ma prądu. I dopłynęliśmy tutaj do brzegu, rozbiliśmy się przy takiej kładce i teraz myjemy pontony, suszymy i będziemy się zbierać, bo przed nami jeszcze z godziny albo półtorej marszu z powrotem. Nie spadnie. Trochę je przesuszymy i... Chyba zwiążę tym sznurkiem za dwie sznurki. A i będziemy je rozwijać z powrotem. Ja bym go tylko tak wytrzepał i go zwinę zaraz. Tak, jesteśmy na jednej składek w Murowańcu. Co, wodę? Nie, będę nie usłyszał. Jestem taka trochę nierówno obciążona. Spoko, to zaraz ci ją dołożę w takim razie, jak chcesz. Ta-dam! Spakowany. To jest Borys spakowany. Tędy płynęliśmy jakiś czas temu. Płynął w Murowańcu. Oh, yeah.